Dzień dobry, trzeciego dnia w Trójmieście. Jest godzina 12. My wstaliśmy tak 10:30, umyliśmy się, ogarnęliśmy, spakowaliśmy i właśnie się zbieramy. Będziemy szli na jakieś śniadanie. Chcemy iść do lokalu Aleja 40 z polecenia i z różnych blogów. I potem jeszcze do outletu Szadułki, tutaj pod Trójmiastem. No i potem już do Bydgoszczy i potem do Poznania. Chciałam wam pokazać mój outfit. Dzisiaj mam na sobie takie ogrodniczki z H&M-u. Zawsze chciałam coś takiego, a jakoś nigdy czegoś takiego nie kupiłam, także takie z kieszonką. Pod spodem mam tą bluzę, którą już widzieliście chyba, albo o której mówiłam. I na nogach mam moje butki, które wzięłam, bo tylko jedną parę wzięłam. Jest około 18 stopni, słoneczko, potem będziemy dużo w samochodzie i w lokalach, więc się nie przejmuję i myślę, że nie będzie mi zimno. Jesteśmy w lokalu w Gdyni Aleja 40 i przyszły nasze śniadanka. Michał ma śniadanie angielskie, którego już prawie nie ma, tak szpikuję. A ja mam bajgla z jajkiem poché, łososiem wędzonym, warzywkami i sosem holenderskim. Nie. Smacznego. Tak w przekroju. Na śniadanie trafiliśmy tutaj, widzieliśmy tu Aleja 40 w Gdyni i na właśnie w kilku artykułach. Właśnie i znajomy nam polecał, ale ja wam powiem tak, trochę przesada. Kurczę, wiecie co, ja zjadłam bajgla, no nie powiem, żebym się objadła, bo to była no bułka z łososiem, z jajkiem i sosem. Słuchajcie, ten bajgiel kosztował 23 zł. Ja nie spojrzałam chyba dobrze, myślałam, że 19, uważałam, że to jest mega drogo, ale jak zobaczyłam 23, no to jest too much. Michała śniadanie angielskie 25, a tam też nie było jakoś dużo, tam były dwie kiełbaski, nie? Troszkę fasolki, dwa tosty, dwa jajka sadzone, no powiem wam, że jak dla mnie przesada. 23 zł za tą kanapkę, to ja już miałam obiad wczoraj, pad thai mój kosztował tyle, także smacznie, spoko, wiecie, jak to bajgiel z sosem i z jajkiem, ale kurde, 23, uważam, że za drogo. My, kochani, dojeżdżamy już do Bydgoszczy, także super. Po drodze byliśmy jeszcze w Szadułkach, w tym outlecie, tam gdzie kupiłam swoje ukochane buty PS już dwa sezony pod rząd, ale niestety, słuchajcie, nic nie było dzisiaj. Dodatkowo mi się porąbało i byłam pewna, że tam jest outlet Mango, a to w Luboniu, pod Poznaniem. Także nie tam. I nic nie kupiliśmy, tylko się przyszliśmy, ale nic fajnego nie było. Byliśmy też w Nike'u dla Michała, ale nic wartego uwagi. I teraz dojeżdżamy właśnie do Bydgoszczy, także super, odwiedzimy jeszcze rodziców Michała, zabierzemy rzeczy moich rodziców, coś zjemy i drogę do Poznania. A cóż to jest? Zupka, to jest zupka krem, tak? Krem, pomidorowa. Krem. Przyjechaliśmy do rodziców Michała. Co tam masz jeszcze? Patrz, co tu jest, ale patrz, z jakim dodatkiem na środku tutaj jest. Przecież to śmietana. Dojechaliśmy właśnie do Poznania, szybki haul, bo byliśmy tylko w Lewiatanie. Proszę bardzo, twaróg chudy, gruszka i mleko, także na śniadanie, no bo tego nie zabieram do góry, a za chwilę wam pokażę coś super. I to jest, słuchajcie, nasz ostatni zakup. Weszłam właśnie do mieszkania. Są takie nowe lejsy, jak ja je zobaczyłam. Oszalałam po prostu. Są trzy rodzaje, słuchajcie, chłodzące. Ja najbardziej je chciałam posmakować z bazyliowym pesto. Cała grupa już w tej mieszkaniu posmakowała. Może tak, no to nie jest, że macie nagle lód w buzi, ale powiem wam, że jak zjecie kilka i tak ciągniecie szybko powietrze, to trochę jest efekt. Także no jest szał i jest bajer i w ogóle to opakowanie jest wow. Są jeszcze jedne rozgrzewające i jeszcze jedne, których nie pamiętam, ale znajdziecie je wszystkie na moim Instagramie Nowości Pyszności, bo już są tam oczywiście wrzucone, już jesteście poinformowani o nowościach. Także no jestem podekscytowana, idę dalej częstować mieszkanie. Zrobiło się przed pierwszą albo pierwsza. Nawet nie wiem, pogadałam ze współlokatorkami, było super, super sympatycznie, jesteśmy już u Michała, ale ja wstaję za, nie wiem, 5 godzin, 6, masakra, jestem już taka zmęczona, więc chciałam się z wami pożegnać, idę spać i widzimy się w kolejnym vlogu.